Komendant gminy Brucha Bramczyk komanduje drużyny z gminy Baranowo i z CSP Ostrołęka do przystąpienia do zawodu. Dziękuję. Proszę panie komendancie o sprawne przeprowadzenie gminy zawodu. Także witam wszystkich serdecznie. Jeszcze tutaj chcę przywitać OSP Ostrołęka, którzy goszczą z nami jako gościnnie. Oni w swojej klasyfikacji biorą udział, wystartują jako pierwsi. No i później dowódcy drużyn na losowanie, tu jeszcze kapitan powie dokładnie. No i kilka słów proszę gospodarza gminy, wójta. Dzień dobry państwu. Panie komendancie, panowie prezesi, szanowni druchowie, szanowni goście z PSP Ostrołęka, szanowni mieszkańcy gminy Baranowo, witam was wszystkich bardzo serdecznie na zawodach sportowo-pożarniczych 2022 w Bakule. Tegoroczne zawody zostały zorganizowane z inicjatywy i zgodnie z planami zarządu gminnego ZOSRP w Baranowie i odbywają się po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią wirusa COVID-19, a biorą w nich udział wszystkie jednostki OSP z terenu gminy. Witam zatem bardzo serdecznie wszystkich uczestników tego przedsięwzięcia sportowo-pożarniczego. W pierwszej kolejności chciałbym powitać duchów z OSP Bakuła, bo są dzisiaj gospodarzami. Ładny plac do zawodów i piękną pogodę, ale przesadzili, chyba wszyscy na raz robili tę pogodę. Witam także bardzo serdecznie duchów z jednostki z Baranowa. OSP Brudowe Łąki. Witam druchów z OSP Cierpięta. Witam druchów OSP Ramiona. I druchów z OSP Rycica. Witamy także naszych gości z PSP Ostrołęka. Witamy dowódcę pana Drozda. Witamy również panów z jury, pan Tabaka, pan Nalewajk i pan Wojnowski. Witam także przewodniczącego Rady Gminy Baranowo, pana Janusza Bremskiego, który jest ze mną razem. Witam również panią dyrektor GOK-u, wiem, że odpowiada tutaj za kulinaria. Witam również wszystkich mieszkańców, którzy zdecydowali się w ten piękny, że tak powiem, poranek, bo to jeszcze ten przed południem, do uczestniczenia w tym ważnym przedsięwzięciu. Proszę państwa, celem takich zawodów jak dzisiejsze jest sprawdzenie gotowości bojowej naszych ochotników, naszych strażaków. Przy okazji ćwiczenia, bo też trwamy przygotowania, było ćwiczenie dobrej formy, kondycji, to jest bardzo ważne. Ale celem takich zawodów jest również, choć pobocznym, integracja i wspólna zabawa, która nastąpi oczywiście po tych zawodach. Jako gospodarz gminy Baranowo cieszę się bardzo, że te zawody udało się zorganizować. Moja radość jest tym większa, że przecież dwa lata niestety takich zawodów nie było, a są one ważne, bo dla gospodarza gminy, który odpowiada za ochronę przeciwpożarową, jest to okazja, żeby poznać gotowość bojową naszych strażaków. Jest to również okazja, żeby podyskutować o różnych problemach. Jest to okazja, żeby wymienić doświadczenia, a także okazja do integracji, która przecież nie jest takim częstym zjawiskiem. Ale w tej chwili trzymajcie się chłopaki dobrej kondycji, dobrej formy, ale wszystkim siły, żeby wytrzymać i wygrać. Wszystko dobrego. Bartek. To Tomasz będziesz ostatni, tak? Weźmy numer tego, który... Którego nie ma. Nie ma. Kolej. Szóstka. Jaka? Bakuła. Bakuła. Bakuła, szóstka. Sześć. Szóstka. Oś tej Baranowo, trzy. Co z nim? Pospycie pięta pięć. Trzy. I szóste Bakuła. Gospodarze zamykają. Uwaga, zaczynamy. Proszę, żeby wszyscy, którzy nie startują, zeszli z toru. I pierwsza zaczyna OSP Ostrołęka. Dawaj, dawaj. Jestem.
Tomasz, ruszajcie. Już? Przygotowuje się OSP. Zawodnik pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy. Czas OSP Baranowo 75 sekund bez punktów karnych. Thank you.
wygrali na tyle sukces. Nie, bo sztafeta się zaczęła. Ty, a tutaj? Lewo, no to ostatnie. Nieoficjalny czas OSP Cierpięta 71 sekund. Zapraszam OSP Bakuła. Nieoficjalny czas OSP Bakuła 71 sekund. Tu się rozegra. Teraz się rozegra. Aż woda będzie w tyłie. Nie dotykaj wężu, bo są ustawili chłopaki. I rozumiem, nie zobaczysz, jak będzie. Trójka 75 punktów bez 75 sekund bez punktów karnych. Przygotowuje się OSP Wrocławia.
Ostatni 62 sekundy. Panie kapitanie,
oddziałach na wysokości dwóch odcinków 75, linie gaśnicze dwóch odcinków 52, pierwsza rota w obrócenie tarczy, druga rota w przewrócenie pachołku. Na stanowisko startu rowy. Wysokości dwóch odcinków węża W75. Linie gaśnicze z dwóch odcinków węża W52. Rota pierwsza obrócenie tarczy, rota druga wykonanie przewrócenie pachołku. Na linii startu pił rowy. Poszli. Na wysokości dwóch odcinków W75. Linie gaśnicze wzdłuż odcinków W52. Rota pierwsza. Obrócenie lub złamanie tarczy. Rota druga. Przewrócenie pachołków.
Na linię startu. Protokół końcowy sędziego głównego zawodu sportowo-pożarniczy. W dniu 26 czerwca 2022 roku przeprowadzono w Bakuła, gmina Baranowo, gminne zawody sportowo-pożarnicze, w których wziął udział jedna drużyna. Komisja sędziowska powołała komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w obsłudze starszej brygady Grzegorz Pragacz, a sędzią główny zawodów był kapitan Bartosz Drozd. Zawody rozegrano w konkurencjach. Ćwiczenie bojowe, sztafeta pożarnicza 7x50 m przeszkodami. Kolejno czołowych miejsc poszczególnych konkurencji przedstawia się następujące. Pierwsze miejsce OSPO, ćwiczenie bojowe, pierwsze miejsce OSPO Ostrołęka z wynikiem 75 punktów. Sztafeta pożarnicza, pierwsze miejsce OSPO Ostrołęka z wynikiem 78 punktów. Klasyfikacja generalna zawodu przedstawia się następujące. Pierwsze miejsce OSPO Ostrołęka z wynikiem łącznym 153 punkty. Brawo! I drugi protokół końcowy sędziego głównego zawodu sportowo-pożarniczych. Komisję sędziowską powołał komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce, starszy brygadier Grzegorz Pragacz, a sędzią głównym zawodu był kapitan Bartosz Drozd. Zawody rozegrane zostały w konkurencjach. Ćwiczenie bojowe, sztafeta pożarnicza 7x50 m z przeszkodami. Kolejność czołowych miejsc poszczególnych konkurencji przedstawia się następujące. Sztafeta pożarnicza. Pierwsze miejsce
Zekwo OSP Cierpięta i OSP Bakuła z wynikiem 71 punktów. Trzecie miejsce OSP Baranowo z wynikiem 75 punktów. Ćwiczenie bojowe. Pierwsze miejsce OSP Bakuła z wynikiem 58 punktów. Drugie miejsce OSP Cierpięta z wynikiem 59 punktów. Trzecie miejsce OSP Baranowo z wynikiem 61 punktów. Klasyfikacja generalna zawodów przedstawia się następująco. Pierwsze miejsce OSP Bakuła z wynikiem łącznym 129 punktów. Drugie miejsce OSP Cierpięta z wynikiem łącznym 130 punktów. Trzecie miejsce OSP Baranowo z wynikiem łącznym 136 punktów. Czwarte miejsce Brodowe Łąki z wynikiem 138 punktów. Piąte miejsce OSP Ramiona z wynikiem 140 punktów. Szóste miejsce OSP Rycica z wynikiem 145 punktów. Proszę o wystąpienie przed szereg kierowników drużyn. Panie i panowie, szanowni strażacy ochotnicy, strażacy zawodowi, szanowni goście i gospodarze dzisiejszej uroczystości. Kończy się niestety to piękne widowisko sportowo-pożarnicze w Bakule. Chciałbym bardzo gorąco i serdecznie pogratulować wszystkim druhom bardzo pięknego współzawodnictwa, bardzo ładnej formy i w ogóle siły trwałości, bo pogoda dzisiaj niestety nie sprzyja temu wszystkiemu. Ale szczególnie gorąco chciałbym pogratulować zwycięzcom tych zawodów sportowo-pożarniczych. Tak tutaj jeszcze przed rozpoczęciem tej uroczystości rozmawialiśmy tutaj w kolorach z chłopakami, że dobrze by było, gdyby ta palma pierwszeństwa przypadła gospodarzom i tak się stało. Gratuluję OSP Bakuła! Wszystkim druhom za udział w tym ważnym wydarzeniu, bo tak jak powiedziałem wcześniej, takie zawody sportowo-pożarnicze są ważne dla nas wszystkich. Serdecznie dziękuję wszystkim druhom, a też dziękuję gospodarzom tego całego dzisiejszego święta, bo tak można powiedzieć, że to jest święto w ogóle, za przygotowanie tych zawodów sportowo-pożarniczych. Dziękuję również wszystkim, którzy przybyli jako goście, ale też jako kibice, bo zwróćcie uwagę, że właśnie dlatego Bakuła wygrała, że tak dużo ludzi się zgromadziło, tak inki kibicowali. Także wszystkiego dobrego, słuchajcie. Dziękując za to wszystko wszystkim Państwu, życzę strażakom, żeby taką formę trzymali cały rok, bo są bardzo potrzebni gminie. Gmina patrzy, straż bardzo optymistycznie, dbamy o uzbrojenie, dbamy o wszystko, bo to nasza armia czasu pokoju. Także dziękuję wszystkim za przybycie, za uwagę i teraz będziemy oczywiście nagradzać poszczególnych zwycięzców. Który będzie pierwszego miejsca? Panie gratuluję tak sprytnej drużyny, nie wątpiłem, ale trochę chwilami miałem taką zwątpienia chwilę, bo mi powiedział wasz prezes, żeście też ćwiczyli, ale też coś młodzi ćwiczyli jeszcze inne sporty przy okazji. Tradycyjnie. Tradycyjnie. Wszystko dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Gratulacje. Dziękuję. Dziękuję. Ja również gratuluję, jeszcze raz zgodnie zaprezentowali na zawodach powiatowych. Dziękuję. Tak trzymać OSP Cierpięta było zawsze aktywne, sprytne i takie było ambitne, także zawsze na wysokim ciągle, ciągle w tym samym stanie. Dziękuję bardzo w imieniu samej drużyny. Dziękuję bardzo w imieniu samej drużyny. Trzecie miejsce.
trzecie miejsce. Ten unijny strój to tak, szczerze powiedziawszy, powinien być na podium i tak się stało. Dobrego. Panie komendancie, panie sołtysie, tak na PSW Baranowo jeszcze będzie na podium. Myślę, jako szóste miejsce, to na szóstka jest najwyższa ocena, słuchajcie. Zresztą ostatni będą pierwszymi, tak się nie przejmujmy. Mocno napręża. Nasza piękna straż ogniowa.